Cześć, witam w nowym programie informacyjnym Ekspres Kusego. W każdy poniedziałek na dużej przerwie będą wyświetlane wiadomości. Projekcja będzie miała miejsce na pierwszym piętrze. A teraz zapraszam na skrót wydarzeń minionego tygodnia. Przed feriami odwiedził nas Bogdan Dygiel, z którym przeprowadziliśmy wywiad. Zapraszamy do oglądania. Nasz reporter zapytał pana Bogdana o to, skąd wzięło się jego zainteresowanie postacią Janusza Kuzocińskiego. Opowiedział nam on swoją historię oraz skąd tyle wie o naszym patronie. We wtorek w naszej szkole odbyły się zawody koszykówki, w których brała udział również nasza reprezentacja. Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn. Zwyciężyli przedstawiciele Gimnazjum Publicznego nr 1. Zapraszamy na wywiad z zawodnikami. A zatem, co sądzisz o pracy sędziów? Co ja sądzę? Ja mogę wiele sądzić. Wiecie, jak jest. No, nie wolno się z sędzią kłócić, po prostu gramy swoje. Sędzia to sędzia. My gramy, nie sędziujemy. Sędzia to sędzia, wiecie. Zostawimy to dla siebie. Czy jesteś zadowolona z realizacji zawodu? Tak, jak zawsze. Ona jest zawsze zadowolona, jest wszystko w porządku. A osiągnęłaś założony cel? Tak, jak zwykle. Ona żadnych celów nie zakłada, ona gra swoje, więc... Improwizuje. Improwizuje, tak. A co sądzisz o poziomie zawodów? Poziom zawodów, no tu mogłabym wiele mówić, ale nie mamy już czasu, bo za chwilę gramy. Tak więc powiem krótko, jestem bardzo zadowolona, cieszę się bardzo, że tutaj jestem i na pewno następnym razem też będę grała, jeżeli zdrowie mi na to pozwoli. A czy jesteście ogółem zadowolone z meczu? Oczywiście, tak. Że tak. Jeszcze nie wszystkie grałyśmy, ale wydaje mi się, że jeżeli nic się nam nie stanie, żadna nie ulegnie kontuzji, to będziemy zadowolone w 100%. Dziękuję bardzo. Na żywo relacjonował dla Was Michał Pieczkowski. Zapraszamy na wiadomości sportowe. We wtorek w Bystrej odbyły się zawody szkolne w koszykówkę. Reprezentacja naszej szkoły pojechała w 11-osobowym składzie. W zawodach brało udział 5 drużyn. W eliminacjach nasza szkoła wygrała 2 mecze z Jasienicą i Kozami. W finale nasi chłopcy ulegli drużynie z Bystrej. Mimo tej porażki chłopcy z gimnazjum nr 2 awansowali do następnego etapu. To już wszystkie wiadomości. Jeśli masz pomysł reportażu i uważasz, że możemy go zrealizować, napisz do nas na adres mailowy na dole ekranu, bądź daj nam znać na Facebooku.